Witajcie kochani na kanale Co gotujemy to zjemy. Dzisiaj pokażemy ekspresowy przepis na pizzę. Pizzę z gotowym spodem, także będziemy dzisiaj dużo używać naszej wyobraźni, bo jeśli chodzi o składniki, to tutaj mamy dość dowolną sprawę, ale takie pewne pomysły Wam tutaj pokażemy na naszym filmie. Więc zapraszamy Was na film, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. A my zabieramy się do roboty. Fiona! Tutaj, moi drodzy, na naszym stole jest mnóstwo różnorakich produktów. Będziemy je wszystkie używać, ale nie do jednej pizzy, bo my zrobimy 3 pizze. Także dzisiaj będzie co oglądać. Tutaj mamy nasze spody. Są to tortille, tak po polsku mówiąc, bądź tortille. Mówiąc w języku oryginalnym, no ale my będziemy się posługiwać polskim, bo jesteśmy w Polsce, więc... Tak, więc tortille mamy. Mamy ich 5. Takie, no można powiedzieć, a la pizze, bo to nie będą takie klasyczne, bo klasyczne to trzeba byłoby zrobić samemu spód. Dużo czasu na to poświęcić, ale tak, no, postaramy się, żeby one wyglądały i smakowały bardzo podobnie. Posługujemy się takimi blaszkami do tarty. Jedna z blaszek ma wysuwane tutaj to denko, po to, żeby było łatwiej wyjąć nasze pizze. A te dwie są takimi zwykłymi blaszkami. No ale bardzo dobrze się nadają do pizzy, bo są okrągłe. No i tą jedną, tą z wysuwanym spodem, zastosujemy do tej najgrubszej naszej planowanej pizzy. I tak, na dno układamy jeden placek tortilli, potem smarujemy bardzo cieniutko sosem pomidorowym, bądź też pesto. My tutaj mamy pesto. Marsiu, posmaruj tutaj. Rozsmaruj to pesto tak równiutko na całą powierzchnię. I gdy już jest posmarowane, kładziemy na to drugi placek tortilli. I teraz znowu smarujemy, Marysiu, cieniutko, proszę, posmaruj. No i już, placki są gotowe, ekspresowo, prawda? Teraz, Marysiu, wybij tutaj 3 jajeczka do miseczki, ja Ci pomogę z jednym. Tylko nisko, proszę Ciebie. Skorupka wpadła. A jeżeli Wam wpadnie skorupka, to najlepiej jest ją wyjąć skorupką większą. Czyli najczęściej jest to właśnie połówka skorupki, która nam została. Tutaj znowu. Bo łatwiej się nabiera taką skorupkę, która wpadła nieuważnie. No i proszę, teraz, Marysiu, wybełtaj te jajeczka, tak żeby były jednolite. O, jajeczko gotowe. I teraz do tej miseczki z jajkami wkładamy twarożek wiejski, jedno opakowanie. Chodzi o ten z takimi granulkami twarożku i ze śmietanką. No i, Marysiu, proszę, rozmieszaj jeszcze ten twarożek. Zorientowałyśmy się, moi drodzy, że może nam wycieknąć jajko, dlatego podłożyłam papier do pieczenia, aby było bardziej bezpiecznie. I teraz, moi drodzy, rozkładamy kilka listków szpinaku na dno. I teraz, Marysiu, możesz wlać tą całą naszą mieszaninę jajka i twarożku. Wszystkie? Tak, wszystko razem. Śmiało. Tak. I jest. I teraz ser. My tutaj mamy ser twardy, który ma ostry smak, dojrzewający, ale możecie użyć jakiegokolwiek chcecie. Ładnie pachnie, nie? Ten osobiście Wam nie powiem, jak się nazywa, bo nie ma swojej nazwy. Jest to po prostu ser
twardy, dojrzewający tarty. Taki udało mi się kupić. On ma taki ostrzejszy właśnie smak i zapach i o to nam właśnie chodzi, bo wnętrze tej naszej pizzy będzie bardzo łagodne, bo będzie tylko szpinak i po prostu jajko. Jajko jest również bardzo łagodne. No i do tego, moi drodzy, posyp, Marysiu, leciutko oregano, tak, i rozsypuj po całej, żeby nie było tak dużo. Dobrze, jeszcze trochę pieprzu i troszeczkę soli, ale niewiele. I moi drodzy, wystarczy teraz taką pizzę po prostu włożyć do pieca na 15 minut. Nastawiamy, moi drodzy, na 180 stopni temperaturę. Ja już tutaj nagrzewam piekarnik i zaraz zabieramy się do następnej pizzy. Z następną pizzą robimy tak samo, czyli kładziemy pierwszą warstwę. Nam zależy, żeby nasze ciasto, tak mówię w cudzysłowie ciasto, aby miało grubszą nieco konsystencję, ale jeżeli zależy Wam, żeby było cieniutkie, bardzo cieniutkie, to możecie zrobić to na jednej warstwie, czyli na jednej tortilli. A po co ten sos? Po to, żeby skleić te dwie warstwy. Tutaj już możemy nieco więcej tego pesto wyłożyć. Proszę, Marysiu, rozsmaruj. Bo tutaj będzie to pesto dawało tą wilgoć. I teraz, moi drodzy, my tutaj rozłożymy pieczarki. I salami. I salami. I jeszcze w dodatku papryczkę. Dobrze, ale zaczynamy, moi drodzy, od sera. Ser tym razem mozzarella, czyli ten łagodniutki, bo ostrą będzie z salami po prostu. Czyli leciutko tutaj na dno dajemy sera. Mam dużo ruchy. To nie jest dużo, Marysiu. Uwierz mi. Ok. Teraz, Marysiu, rozkładaj salami. Bardzo lubisz, nie, salami? A ja zacznę już kroić pieczarki. No i jest ok. Starczy. No i druga już jest gotowa. Ekspresowo. I teraz trzecia. No i teraz połączymy, moi drodzy, dwa rodzaje sera. Ten ser twardy. Fajny taki proszek, nie? No. Z tego sera jest. Dobrze, tyle tego sera twardego starczy. Podoba Ci się ten zapach, nie? Bo mi też. I jeszcze kilka bryłek tego. Proszę, możesz, Marysiu, tak równomiernie na całej powierzchni. No i już trzecia pizza też gotowa, więc można zacząć wkładać do piekarnika. Tylko te cieniutkie, moi drodzy, to wystarczy na 5 do 10 minut, aż do momentu, gdy zobaczymy, że ser jest stopiony i tyle wystarczy. Myślę, że jeśli mamy dobrze nagrzany piekarnik, to może być to nawet 5 minut. A tą najgrubszą, czyli tą pierwszą, no to trzeba około 15 minut. No właśnie, Marysia mi przypomniała, że mamy jeszcze szczypiorek przygotowany. To możemy jeszcze troszeczkę szczypiorku tutaj posypać, żeby było nieco zieleniny. Jak widzicie, po chwili już można wyjąć te cieniutkie pizze, w szczególności tą. Jeszcze można posypać natką pietruszki. My tutaj już mamy do spróbowania po kawałeczku małym każdego z rodzaju.
naszych pizz. Proszę, Marysiu, weź to. A ja to. Co? Dobra, to kolejna. Proszę. Super, nie? No. Ta z salami. No i jeszcze z jajkiem i twarożkiem. Teraz będę najedzona. To kala. Bardzo ciekawy smak. To co, Marysiu, polecamy ten przepis? Mhm. Taki awaryjny, na szybko. Jeśli macie ochotę na pizzę, a nie chce się Wam robić ciasta, więc możecie spokojnie zrobić coś takiego. Polecamy Wam i się z Wami już pożegnamy. Miłego dnia, wieczoru czy poranka Wam życzymy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! Aha. Wake up, today's gonna be a good day.